Tak, dzisiaj Kolumbia Espresso od Adama Probosza, Tour de Café, Tour de Kolumbia. Także będziemy zaraz próbować. O, widzę, że mocno wypalona. Mam nadzieję, że niedługo do nabycia w fabryce rowerów. Tak, Adam? Tak jest. Witam. Cześć, Adam. Ponownie witam Cię w fabryce. No właśnie, sprawdziliśmy już, że Wojtek Kluk sprawdza się jako właściciel sklepu, menadżer, a teraz sprawdzimy, jak się sprawdzasz jako przewodnik. Wycieczka z przewodnikiem, dzień dzisiaj zaplanowana, także prowadź. Zapraszam. No to tak nietypowo, zaczniemy od WC. Kolarskiego WC dla klientów. Po podróży się przydaje zawsze. Tak, przydaje się. Gdyby jutro ci się cokolwiek. Mamy taki nowy napis na lustrze, kręcisz czy nie, ręce trzeba myć. Są tutaj kolarze z Trek Segafredo, jakieś pamiątki. Na ścianach płytki od Irka Bielenika, mojego przyjaciela. To są tak naprawdę podkładki pod piwo, które zmieniliśmy w płytki. Czyli można bez książki można wejść, tak. Nawet jest na co popatrzeć. Jest co robić, tak. Tu mamy wygodną przymierzalnię do odzieży z klanką karbonową. Też z takim nowym, fajnym napisem. Serce każdego sklepu. Rowerowego oczywiście, bez serwisu nie ma sprzedaży, nie ma obsługi. To, co wcześniej rozmawialiśmy w poprzedniej rozmowie, że sprzedaż to jest tak naprawdę ten najprostszy element. Później to jest kwestia utrzymania tych klientów, przygotowania odpowiednio rowerów, serwisowania. Jest czterech chłopaków zajęci, jest Czarek, kierownik serwisu, jego zastępca Romek i dwóch Pawłów, pomocnicy. Którzy skręcają nowe rowery i którzy serwisują rowery sprzedawane u nas. A oprócz tego mamy montownię rowerów, gdzie są składane rowery, te co przychodzą gotowe na od Treka, i tam są trzy osobne osoby. Więc w tej chwili to już jest ostatni dzwonek, żeby w miarę normalnym terminie i w miarę płynnie zrobić serwis, tak? No sam serwis to jest projektowany stricte, to nie jest żadna adaptacja jakichś tam mebli serwisowych salonów samochodowych, tylko to była faktycznie cała, jest niezależna konstrukcja i wszystkie narzędzia są typowo serwisowe. Plus u nas, jeżeli chodzi o sprzedaż, to chłopaki sprzedają rzeczy związane z serwisem, czyli Shimano, SRAM, okładziny Swistopa, ogumienie, dętki, szprychy, nyple, łożyska, to wszystko się znajduje na serwisie. Ja tu pokażę Wam taką ciekawostkę na przykład. To jest na przykład szuflada z samymi łożyskami. Wszystko popakowane, oznaczone? Tak, tak. No mamy też sklep internetowy, więc musimy tutaj sprawnie działać. I to są różne rowery. Od podstawowego Marlina Trek, tutaj Marlina 5, tutaj jest Procaliber rower, już taki do cross country, do ścigania się karbonowy. Romek tutaj robi jakiegoś elektryka. No i jeszcze jest przy serwisie Ceramic tak, Speed. Przy serwisie jest Ceramic Speed. My się specjalizujemy w montażu, demontażu łożysk ceramicznych, bo bardzo ważny jest sam nawet demontaż. Ktoś przychodzi, ktoś sobie kupuje łożyska, ma swój rower i tam są jakieś stare łożyska, nieceramiczne. I często się zdarza, że przy wyciąganiu tych łożysk dochodzi do uszkodzenia ramy, do uszkodzenia mów, więc to trzeba, mamy do tego odpowiednie narzędzia. Do tego zajmujemy się tuningiem Ceramic Speed, gdzie sama marka Ceramic Speed jest znana i ona jest marką tuningową. Generalnie, bo często się tam ludzie pytają, jak są różne filmiki, że to łożysko się szybciej, wolniej kręci. Ceramic Speed to są kulki z porcelany. Proces takiej kulki to jest około 48 godzin, gdzie zwykłą kulkę stalową się robi kilkadziesiąt sekund. One niwelują opory toczenia. Tu jest pokazana taka kulka ceramiczna. Zobacz sobie, Adam, wagę jej. A tu mamy zwykłą stalową.
I waga jak waga. No, natomiast waga jest też już. Tak, ona w przybliżeniu do 1/10000 milimetra nie ma żadnych zniekształceń, więc po prostu to kółko się szybciej toczy. Ja byłem w tej siedzibie, byłem na szkoleniu w Danii, więc widziałem tam i motocykle, i koła od Formuły 1, i koła zawodowców. Wtedy pamiętam, jak byłem, to były dosłownie w klatce koła Fruma. Mhm. Których nikt nie mógł dotykać, tylko jeden z mechaników Ceramic Speed i były wszystkie koła przygotowywane przed sezonem dla Wolfpacki, czyli dla Quickstepu. A co do smarów, tak szybko, no to są różne smary, bo też ludzie się o to pytają. Są smary na 3000 km, na 1500, na 1000 km jest też olej. Bo zawodowcy, o tym mało kto wie, oni nie stosują smarów, tak? Jeżeli oni się szykują, mają ważne zawody, typu jakiś Puchar Świata, czy to Mistrzostwa Świata, no im się szykuje te koła, czy te łożycka na tak naprawdę na jeden wyścig. No my tu między innymi Kamilowi Gratkowi szykowaliśmy na Mistrzostwa Polski, więc no to jest zupełnie inne przygotowanie sprzętu dla kolarzy zawodowych, a dla amatorów. Oprócz tego ja podejrzewam, że Frumowi ktoś teraz jednak smar włożył, bo tak jakoś mu się nie toczą te koła jak powinny. No umówmy się, no sprzęt to jest jedno, no ale wiadomo, forma myć. Dokładnie. Jeżeli chodzi o nas, o amatorów, no to jest powiedzenie, tak? To co się nie dojeździ, to się dowygląda. Tak. Więc no tu można zyskać do 38 watów, więc to jest tak naprawdę 10% przy takiej ostrzejszej jeździe. To jest standardowy łańcuch, to jest łańcuch Ceramic Speed. To jest tak naprawdę ten sam seryjny łańcuch, czy to Shimano, czy SRAMA. Z tym, że on jest wrzucany w taką maszynę, która go, ja nie pamiętam cyklu, ale kilkadziesiąt tysięcy razy przez tą maszynę przepuszcza i niweluje wszystkie nierówności w przybliżeniu tam też do jednej bodajże 5 czy 10-tysięcznej milimetra, żeby nie było jak najmniej zakrzywień. I oprócz tego jest pokrywany powłoką ceramiczną. I od niedawna za zgodą Ceramic Speed, zresztą też robimy dla nich, my malujemy wózki. Wysyłamy do Danii, robimy indywidualne projekty, więc jak ktoś ma ochotę, nie wiem, na złoty wózek, na wózek, nie wiem, niebiesko-fioletowy, to nie ma najmniejszych problemów i to robimy nie tracąc gwarancji. Czyli to, co teraz jest bardzo popularne, personalizacja. Każdy chce sobie spersonalizować. Tak, dokładnie. Dokładnie. Tu mamy fitting. Tu mamy fitting. Tutaj pracuje Michał. Michał jest magistrem fizjoterapii, jest bikefitterem drugiego stopnia, czyli osobą, która uczy też inne sklepy. No tak jak widać, koszulki też obsługujemy zawodowców, natomiast to co mówiłem przy serwisie, tak samo jest przy fittingu, inaczej się ustawia kolarzy zawodowy, a inaczej się ustawia normalne osoby. Trafiają do nas różne osoby z krótszymi, z dłuższymi kończynami, z różnym zakresem ruchowości. Michał w tej chwili ma pacjenta, pewnie później zajrzymy do niego, więc on najpierw w swoim gabinecie. Tutaj jest gabinet fizjoterapeutyczny, on sprawdza zakres ruchowości, proporcje, dysproporcje, a dopiero później przechodzimy do tego miejsca. Fitting robimy na dwa sposoby. Pierwszy fitting to jest, jeżeli ktoś nie ma roweru i to jest tak naprawdę najmądrzejszy fitting, czyli żeby przed zakupem sobie sprawdzić. Mamy urządzenie Precision Fit. Tutaj mamy wgrane praktycznie wszystkie znane marki na świecie i modele rowerów. Więc jeżeli ktoś sobie chce kupić niekoniecznie Treka, tylko markę XY, nie ma problemu, może do nas przyjść. My możemy mu dobrać rozmiar, jaką ma sobie dobrać kierownicę, z jakim gięciem, czy szerszą, czy węższą, długość mostka, jaki kąt, sztycę podsiodłową, czy jarzemko ma być z offsetem, czy bez offseta, jakie siodełko, czy z dziurą, czy bez dziury, jaka szerokość, długość korby, no i samą pozycję na rowerze. I później jak już przychodzi gotowy rower pod klienta, czy on go już ma, czy na przykład ma już rower przez kilka lat i chce sobie sprawdzić pozycję, no to wpinamy tutaj w trenażer, poziomujemy go. Najpierw robimy sobie, patrzymy jak on jeździ dotychczas, jakie ma dolegliwości i później ustawiamy, zmieniamy pozycję. I co też ważne, bo to też często ludzie myślą, że jak przychodzą na fitting, to wszystko w momencie znika. Zasada jest taka, że to jest pierwszy fitting. Jeżeli to jest pierwszy fitting, my ustawiamy to książkowo. Są zasady, jest tak zwane BMR, rozkład masy ciała, żeby 70% spoczywało na siodełku, 30% na dłoniach. Natomiast to nie zawsze funkcjonuje i ten fitting często też się koryguje. I to już jest tutaj u nas w usłudze, wtedy ktoś po prostu już przychodzi na tak zwaną konsultację do Michała. No bardzo istotną rzeczą przy fittingu tutaj są wkładki do butów, mamy matrycę do mierzenia stopy, bo mało kto w ogóle ma taką samą stopę.
Nawet są przypadki, że jedna stopa ma lekkie płaskostopie, druga ma duże albo duże, wysokie podbicie, więc się stosuje różnego rodzaju kliny pod progi do butów, pod same pedały, żeby zrobić dystans. Ja jestem takim przypadkiem, że mam po prostu lekko przekrzywioną miednicę, więc z lewej strony, żeby to skorygować, mam podkładkę 2 mm, żeby miednica prosto siedziała na siodełku. No i wkładki do butów, tak? No tych wkładek do butów jest dużo. One oprócz rozmiarów to też są przystosowane do jazdy MTB, do jazdy szosowej z wyższym, z niższym podbiciem i to Michał dobiera. No i co? No ja uważam, że można mieć troszkę słabszy rower, ale lepszą pozycję na rowerze i to jest większy efekt niż posiadanie roweru za nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, gdzie on nie jest dobrany, jest za duży, za mały albo jest zła ta pozycja, bo on nie sprawia nam wtedy przyjemności. A przechodzimy do kolejnej części sklepu, do tej, gdzie właściwie każdy najpierw trafia, jak przychodzi. Tak. Powiedz, co tu mamy? No tutaj jest dział sprzedaży. Jest 4 sprzedawców. Tomek, Mateusz, Piotrek, Mariusz i ja też sprzedaję, obsługuję klientów, chociaż u nas to jest tak zrobione, że jeżeli jest ten tak zwany boom, to serwisanci też wychodzą na salę i obsługują. No sklep rowerowy no kojarzy się ze sprzedażą, więc tutaj jest to, że tak powiem, centrum zarządzania. Tutaj są 2 stanowiska, trzecie jest stanowisko obok do sprzedaży. To jest cała logistyka, tak? Bo to nie jest sama obsługa, że przychodzi ktoś z ulicy, obsługujemy go i to jest sprzedaż. To już nie ma tak, tak? Trzeba zrobić zamówienie klienta, trzeba mu powiedzieć, czy rower jest, czy rower będzie za tydzień, za miesiąc, czy nawet w tych czasach za pół roku. No i tutaj tego się dokonuje. Chłopaki oczywiście wychodzą na salę i rozmawiają z klientami, bo najlepiej jest rozmawiać przy danym produkcie. No i widzę, że parę podstawowych rzeczy też tutaj za ich plecami. Tak, za ladą są takie rzeczy, o które się ludzie pytają najczęściej, tak? Czyli jeżeli chodzi o jakieś batony, żele, no to jest to za ladą, no bo tutaj, zwłaszcza Mateusz, który byłym kolarzem zawodowym, to ma największą wiedzę i może doradzić, co zjeść przed, co po treningu, co w trakcie i tak dalej. Okulary do chodzenia na co dzień, no mamy naszą kawę. No to podstawa. Kremy, które chronią twarz w różnych warunkach pogodowych. Jakieś tam gadżety firmowe mamy. No i tutaj mamy z Garmina nawigację, bo to też trzeba każdemu klientowi wytłumaczyć. Mocowania do telefonów, czy Key Age'a, to są mocowania do komputerów rowerowych, do oświetlenia, takie już profesjonalne. Także to jest za ladą, a generalnie cała reszta asortymentu, do której zaraz przejdziemy, jest tak w sklepie skonstruowany, że klient ma do niej dostęp sam. No i szosy widzę, nowe numery też dostępne. Tak, nowa szosa, zawsze szosę mamy. Akurat plus w tym numerze. To, co jest. A to zrobiliśmy istotne, taką naklejkę. To też zobaczymy na ścianie tam z drugiej strony. To jest to, o co postulujemy wszyscy rowerzyści od dawna. No i to jest od Kasi Konwy, tutaj ta akcja Strong Rita and K. To są naklejki, które akurat sprzedajemy na ich fundację. Mamy akcesoria poukładane segmentami, czyli te rzeczy, które się najczęściej sprzedaje, a przynajmniej powinno się sprzedawać, tak? Czyli najczęściej powinniśmy sprzedawać do roweru, jeżeli chodzi o akcesoria, to jest oświetlenie. My mamy tą w ofercie tak naprawdę wszystkie oświetlenia dzienne. My każdego zachęcamy, nie narzekajmy tylko na kierowców, tylko sami zróbmy wszystko, żebyśmy byli jak najlepiej widoczni i żebyśmy włączali tego oświetlenia również w ciągu dnia, nawet w te słoneczne dni. Mamy oświetlenia, które widać z kilometra, z 2 km, patrząc pod słońce. Ja sam do tego sceptycznie jeszcze kilka lat temu podchodziłem, ale naprawdę kierowcy inaczej się zachowują, jeżeli widzą to oświetlenie, tak? No i są też oczywiście oświetlenia przednie, czyli to już takie typowo stricte oświetleniowe, jeżeli ktoś jeździ po zmroku, jeździ po lasach i chce mieć dobrą widoczność. Później mamy pompki, każdy powinien mieć przy sobie pompkę, jak gdzieś tam złapie gumę. Są różne pompki dla osób, które no nie chcą tracić czasu, czy startują w zawodach, to są naboje CO2. Różnej wielkości są te naboje, w zależności od typu opon i pompki tak zwane podręczne, chowane. Tu mamy też chwyty kierownicy, owiki, mnóstwo kolorów, mnóstwo wzorów. I zabezpieczenia, co też jest istotne. Tak, i zabezpieczenia. Chociaż ja też powiem, może to nie jest tak marketingowo, ale nie ma dobrych zabezpieczeń na złodzieja. To złodziej nas przypilnuje, my mówimy, że zabezpieczenia się dzielą na odległość, w jakiej siedzimy od roweru, bo w tej chwili, odkąd mamy bożki ładowane na USB, no to umówmy się, złodziej wszystko przetnie. Natomiast mamy zabezpieczenia Bontragera produkowane przez największego producenta zabezpieczenia Busa. Są to solidne zabezpieczenia. No i dużo klientów sobie nie wyobraża,
roweru bez zapięcia w rowerze. Tak, tu mamy liczniki, my mamy w ofercie dwa komputery rowerowe. Oprócz liczników Bontragera mamy Garmina i mamy Wahoo. Wahoo tak naprawdę ma dwa modele komputera, Element Roam i Element Bolt, używane w tej chwili przez połowę kolarzy w Proturze. Działają albo z czujnika w rowerze, albo z GPS-a. Na Giro nawet różowe były robione, widziałeś? Tak, tak. Teraz w ogóle jest fajna opcja, bo można sobie dokupić dowolną obudowę. To jest taka naklejka, więc można też sobie fajnie robić design pod rower. No my też dużo rzeczy robimy sami. Jak klient chce mieć inny kolor, to możemy. Mamy taką panią Kretkę i Irminę i ona nam różne rzeczy takie robi, jak naklejki na koła, na kaski. No to jest bike kicker, to jest urządzenie, żebyśmy tego swojego ukochanego roweru nie katowali w zimę. Możemy ustawić sobie dowolną wielkość ramy, jest to w bardzo prosty sposób. Tu mamy taką wajchę, odciągamy, jest mniejsza rama, większa rama. W prosty sposób ustawiamy sobie przesunięcie sztycy, czy to do przodu, czy to niżej. Tak samo jest z kierownicą. Mostek możemy regulować, dobrać sobie indywidualnie kierownicę, swoje siodło, długość korby, na jakiej ktoś jeździ, swoje pedała. No i na najbardziej popularnym chyba jest dużo tych różnych aplikacji, ale na Swiftie można sobie potrenować. I pościgać się można. I pościgać, dokładnie, są wyścigi. Bike Kicker ma też tutaj opcję podnoszenia, czyli pokazuje nam procenty nachylenia, czy faktycznie to się dostosowuje do trasy, jak mamy podjazd, to ta góra idzie do góry. I u Ciebie ciągle wolno na rurze zjeżdżać, czy nie? U mnie wolno. U Ciebie wolno. Będziemy zjeżdżać na rurze. I do tego jest wiatrak. Do wiatraku powiem dwa słowa, bo też jak wszedł, to mówię wiatrak, przecież każdy zwykły wiatrak z marketu wystarczy. Wahoo, ten tak zwany headwind, on powoduje to, że on się dostosowuje do naszego tętna i do natężenia treningu. I on faktycznie fajnie wieje. To nie jest tak, że to jest wiatrak, który cały czas chodzi zwykły, tylko to jest wszystko zintegrowane i to jest fajne rozwiązanie. No jest różnica. Sprawdzałem, tak, jest. Też go używam i jest różnica. Jest różnica. Mata, która też tłumi drgania w mieszkaniu, zwłaszcza, żeby nie było tego hałasu, ten pot, który spływa, żeby nie niszczył posadzki. No i Wahoo ma też w ofercie trenażery, tak? Trenażery, gdzie możemy swój rower wpiąć, tutaj na fittingu tam pokazywaliśmy, czyli możemy wpiąć za tylnie koło, jest też do tego, możemy zrobić windę tą, czyli możemy przy podjazdach odczuwać faktycznie, że jest podjazd, przy zjazdach zjazd. No bardzo jest to popularne, tak? Zwłaszcza w czasach pandemii, kiedy nie zawsze można trenować. Tutaj mamy takie tak zwane podium, czyli tu zawsze mamy jakiś flagowy rower treka. I do tego mamy akcesoria, tu mamy wszystkie ciuchy, które są w kolekcji Treka, od ciuchów dziecięcych, czyli możemy kupić dziecku tam od tak naprawdę 5 roku życia do bodajże 14 roku życia i koszulkę oryginalną, znaczy oryginalną replikę koszulki Teamu Trek Segafredo i spodenki. Do tego później jest dla pań zestaw koszulek, taka różowa, widoczna, tak zwana bezpieczna. Tutaj ta żółta, neonowa też, żeby były kobiety widoczne, zwłaszcza na szosie, i oryginalna teamowa. I do tego dochodzą damskie spodenki. One są nie na szelkach. Później mamy koszulki używane przez Team Trek Segafredo. Taka replika treningowa. I to była limitowana bodajże na Tour de France w zeszłym roku. Do tego są spodenki. Tu nam jeszcze kilka zostało koszulek z zeszłego roku Mistrza Świata. I mamy do tego, bo tutaj też są częste pytania, koszulkę, która wygląda tak samo jak ta, ale to jest oryginalna koszulka, w której się kolarze ścigają, więc tu od razu mówię, no nie każdy w niej dobrze wygląda, bo ona... Widać różnicę. Tak, im większa, to nie znaczy, że ona jest większa, ona tak naprawdę jest dłuższa. To jest obcisła koszulka robiona już z materiałów takich aero. Podobnie jest ze spodenkami. To jest krój bardzo dopasowany dla osób, które sobie mogą na to pozwolić, ale to są faktycznie oryginalne stroje, w których kolarze jeżdżą na co dzień. Tu nawet w spodenkach mamy miejsce na radio. Radio, tak, jest kieszonka. No i są jeszcze długie spodnie na trening, długie bluzy, kamizelka, koszulka kibica, bo też często widzimy, jak kibice stoją w koszulkach kolarskich i często są troszkę za małe, więc tu mamy luźną koszulkę kibica dla kibiców Trek Segafredo. I jest cała kolekcja ciuchów codziennych, nie kolarskich. Tak, tak. Tu jeszcze mamy... Zresztą na tak, tu są nowe dresy,
Dla tych, którzy się utożsamiają z marką Trek, no to jest duży wybór, no bo mamy wszelkiego rodzaju t-shirty, polówki oryginalne, tak jak kolarze używają Steamu. I tutaj mamy po sztuce, bo tych produktów jest dosyć dużo, natomiast mamy na magazynie całą rozmiarówkę, tak? Więc tu można sobie zobaczyć, co jest, a jeżeli ktoś czymkolwiek jest zainteresowany, no to jest ta nawet, to jest też t-shirt techniczny, taki enduro, może sobie przymierzyć. Dresy, koszula na rower. O, koszula wyjściowa. Tak, to jest techniczna. To jak jedziesz na spotkanie, tak? Tak, to jest techniczna koszula na rower, taka casualowa na miasto. Do specjalnych materiałów, ona jest tak skrojona, żeby na rowerze nam nie przeszkadzała, a wygląda jak zwykła koszula. No. Ktoś chce się ubierać, to przejdźmy od razu do tej części, bo tu mamy jeszcze inną kolekcję ciuchów. No to jest ASOS, tak? Ja nie lubię używać nazwy najlepsze na świecie i tak dalej, ale umówmy się, no ASOS to jest marka premium. Jest to wysoka półka. Jest to no, chyba najwyższa półka w tej chwili dostępna na rynku. My zaczęliśmy współpracę z ASOS-em tak naprawdę od niedawna, bo to od niecałego pół roku, od kolekcji jesień-zima 2020-2021. No ASOS jest znany przede wszystkim ze spodenek. 3000 przeszyć w spodenek, wkładek, które mają opatentowane, robią dla kolarzy z World Touru, niezależnie od, bo każdą ekipę wiadomo sponsoruje inny producent odzieży. No ja powiem tak, że z ASOS-em jest jeden problem, bo on uzależnia. Jak ktoś sobie kupi no do dobrego się szybko przyzwyczaja. Jedną rzecz z ASOS-a, a najczęściej kupuje spodenki, to on później zmienia tą garderobę. To nie są tanie rzeczy, no wręcz bym powiedział, że to są bardzo drogie rzeczy, ale tutaj za ceną idzie jakość. Tu idzie jakość i to od najdrobniejszych rzeczy typu rękawiczka, skarpetki, potówki, to wszystko naprawdę ma, no ma ręce i nogi. Tak, no, widać, że tu są rzeczywiście zaawansowane te technologie. Przy czym tutaj ASOS jest... też to nazywa, że to jest tak zwana druga skóra. Te rzeczy jak przymierzamy, wydaje nam się, że bardzo dolegają. I ASOS-a należy przymierzać, założyć na siebie i przyjąć pozycję kolarską. I wtedy on się układa, bo tak jak przymierzymy jak normalny strój, no to taki czujemy lekki dyskomfort, bo bardzo wycięte przody, spodenki z niskim klinem tutaj. Z przodu to ma wszystko wpływ na komfort jazdy na rowerze. To nie są ciuchy do chodzenia.